Dojeżdżamy, coś pięknego. Już prawie. Piękną pobudkę zgotował nam karpik o godzinie 5:30. No i Mirek już holuje. O, jest? Bohater nocy. Ten, który nam taką pobudkę zrobił. No kurna. Śliczny, ale na fiderkę albo spławik. Wypuszczamy. Idziemy spać. Teraz będzie dobre jedzonko. Pizzunia. Na ostro. Na ostro. I tak ma być. No. Pierwszy kęcik. Nie ma to jak pizza. Nad jeziorkiem. Miam, miam. Do dobrej pizzy musi być dobry napój. Leszek. Nie dlatego, że Leszek akurat wygrał mistrzostwo. Za mistrzów. Czekaj, pamiętaj, że wczoraj był Bosman. I od Bosmana się zaczęło. Trzecie miejsce. Ale dobre. Zdychę może ma, co? Coś obstawiał, około 8-9.
Zważyłem prosiaczka. Nieważne ile ma, byleby dwie cyfry były. Czuję, jak już masz 57, tak jak dołożysz tego na górę, to będzie 63 kilo, nie? Patrzcie sobie. Karowana. A z tej strony. Dobra, dobra, dobra. O kurde. Nie będzie dwóch cyfr. Wieszka. 9,8. 9,8. Ustawialiśmy się znieści. Nawet za 200 gramów. Coś tu jest prawie 2 kilo odjęte. To będzie miał dyszkę. Mata to tak z półtorej, powiedzmy. Sprawdzimy. No już się zmęczy, bo się męczy szybko, nie? O, a jednak się nie zmęczył. To owszedł jak strzała. Karpik samego rana pasuje. Jest. Nie smarujesz, nie jedziesz. Trzeba rybką troszkę posmarować. O, taki siateczka TVA. Dajemy trochę. Mieszamy stick mix tutaj. Orzechowy. Pelecik. I stick mix. Ananasowy. I kiełbaska gotowa. I kolejne. I zaczynamy od nowa. Zestawik, który będę wyrzucał, ciężarek, w tym przypadku 128-gramowy, przypon na fluorokarbonie z małym tutaj dociążeniem, to troszkę odsuniemy rurką antysplątaniową, zaciśnięty korda crimpem, haczyk typu curveshank, na nim dumbbells, wafters o smaku takim delikatnie śmierdzącym tym razem. No i oczywiście PV-ka ze stick mixem ananasowym, troszkę stick mixa orzechowego i drobny pelecik ananasowy. I ten zestaw poleci dokładnie na 92 metry. Chcesz sobie robić? Dokładnie do klipsa odmierzone 92 metry. Wybieram oczywiście luz i zobaczymy, co to przyniesie.
Za chwilę będzie dobra kiełbaseczka z gileczka. Śniadanko na łonie natury. No tym razem niestety bez jajeczniczki, ale kiełbaska z grilla też jest dobra. Bardzo. Pierwszy kęs kiełbaski z musztardą. Nie chcę robić reklamy, ale staropolska jest najlepsza. Lekko przysmażona, taka właśnie powinna być, bułeczka. No a jeszcze dla zdrowia, dbamy o linię, sałateczka. Z jakąś rybką w stylu indyjskim. Żyć nie umierać. Robi wrażenie. Nadszedł czas podsumowania. Nasz dwudobowy wyjazd na Jarosławki na stanowisko numer 7 kończy się i szczerze mówiąc nie jesteśmy zachwyceni z kilku powodów. No, po pierwsze mało ryb. Pozłowiliśmy jednego amura 10 kg i dwa liny, o których no, nie fajnie się mówi i myśli. Druga rzecz. Taki duży minus tego wyjazdu. My byliśmy jako wędkarze upchani jak się mówi, jak świnki w chlewie. Od mojego rodpoda, na którym miałem trzy wędki, do sąsiedniego z lewej strony było 20 metrów. Jak tu rzucać, jak tu nęcić, jak tu działać. Więc niestety to jest. No to nas troszeczkę zabolało. Kilka błędów strategicznych, taktycznych popełniliśmy. Ale też ciekawych kilku rzeczy się dowiedzieliśmy, nauczyliśmy. Mamy nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski na kolejny wyjazd na Jarosławki, który będzie już za miesiąc. Mamy nadzieję, że relacja z tego kolejnego wyjazdu no, będzie dużo ciekawsza, bardziej obfitowała w ryby, fajne hole, połowy. Więc mamy nadzieję, że tutaj wszystko będzie in plus. No jeszcze taki też kolejny minus tej zasiadki to pogoda. W zasadzie przez dwa dni to deszcz. Dzisiaj w niedzielę no jest troszeczkę ładniej. Troszkę słońca, przynajmniej nie pada, więc można wszystko wysuszyć i spakować do samochodu. Kolejny minus, a to już biorę to na siebie. Nie wziąłem kuchenki elektrycznej. Nie było jajeczniczki, chociaż korciło mnie, żeby zrobić jajecznicę z grilla, ale no już byliśmy tradycjonalistami i zrobiliśmy kiełbaskę. No ja nie mogę powiedzieć, że jestem w ogóle zadowolony, ale najważniejsze jest to, że wyjechaliśmy wspólnie na zasiadkę. Pobyliśmy sobie nad wodą. Trochę odpoczęliśmy. I to chyba najważniejsze dla nas karpiarzy, można się wyrwać z domu i sobie trochę posiedzieć nad wodą, porzucać, popatrzeć, nauczyć się czegoś i to chyba jest bardzo ważne dla nas, którzy chcemy no, złapać jakieś tam fajne ryby. No nic, pamiętajcie, że co złego to nie my. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół, naszych bliskich. Już nie będziemy z imienia wymieniać. Trzymajcie się, połamania. Do następnego.